Prognoza pogody, Paulina Królak, zapraszam Państwa na szczegóły. W ostatnim czasie nie brakuje bardzo ciepłych, a momentami wręcz upalnych dni. Ale synoptycy zapowiadają, że już jutro nieco odpoczniemy od upałów. Póki co przed nami nadchodząca noc z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Nad ranem więcej chmur pojawi się na wschodzie. Tutaj prognozowane są przelotne opady deszczu. Minimalna temperatura wahać się będzie od 9 do 11 stopni. Ze wschodu wiatr powieje słabo, z prędkością do 15 km na godzinę. A już jutro, tak jak wspomniałam, odpoczywamy od upałów. W tym najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 14-19 stopni w Pile. Najcieplej. Przelotne opady deszczu w pierwszej części dnia wystąpią na południu i na wschodzie. Ale już w drugiej części dnia ta strefa opadów przemieści się w kierunku centralnej części Wielkopolski i tam także pokropi słaby deszcz. We wtorek deszczowo na wschodzie, na południowym wschodzie w pierwszej części dnia, po południu więcej chmur także w centralnej części Polski. Prognozowane są opady deszczu. Najcieplej w Szczecinie. Tam temperatura wzrośnie do 22 stopni. W kolejnych dniach w Wielkopolsce przelotne opady deszczu prognozowane są w środę i w czwartek. W czwartek dodatkowo zagrzmi, ale w piątek już zachmurzenie umiarkowane i ponownie będzie bardzo ciepło na termometrach 25 stopni. I teraz to wszystko. Do zobaczenia.